No i całkiem w pytę poszło. Już mamy praktycznie cały pasek zapełniony, tak więc teraz to tylko formalność tak na dobrą sprawę została. Aha, o ile nie zginę. Dobra, uciekamy, uciekamy przed bestią. Nie dorwiesz mnie. Nie dorwiesz mnie. Nie ma takiej opcji. Jak widzisz, kurde, wykiwałem cię. 157 na 159, czyli dokładnie tak jak mówiłem, dwie skrzynki. Nie będę musiał tutaj już wracać. Plus jeszcze klejnot za przytrzymanie trzech śmierci, ale to tam drobiazg. No i mamy balonika. Świetnie, nowy skin odblokowany. Super, podoba mi się to. (83%, 131 na 228, czyli teraz nam brakuje już tylko 98 klejnotów na odwrót. Dobra, ostatni poziom, zablokowana droga. To myślę, że też będzie całkiem wpyte poziom i mam nadzieję, że tutaj uda nam się zrobić już pełne 100%, czego sobie oczywiście życzę i Crashowi i wam życzę, żebyście wy również trzymali za mnie kciuki w tej wędrówce po 106%. All right. That'll be another one of them shimmery things around here. No to ruszamy z koksem w takim razie. Lecimy ostatni poziom, jeżeli chodzi o erę przed Crashem Bandicootem. Nie wiem, że kiedyś, no w sumie jak był pierwszy stream, jak były pierwsze streamy z tej gierki, to ja to w zasadzie nazywałem, że to są poziomy przed naszą erą, nie? I tam potem wiem, że zostałem poprawiony, bo przecież tam jest przed C.B. No ale równie dobrze można by powiedzieć, że to jest też i przed naszą erą. Tak też można w sumie to sobie tłumaczyć. Ale wiem, o co chodzi, wiem, jaki jest kontekst sprawy. Jest to oczywiście przed Crashem Bandicootem i ja się tego nie wypieram. Popełniłem błąd. To jest w zasadzie taki, nie wiem, wydaje mi się, że pierdoła, ale no są osoby, które takimi właśnie pierdołami się najmocniej przejmują, więc popełniłem błąd, mam jaja do tego się przyznać. Tyle w temacie. No i lecimy teraz tutaj w oryginalnej wersji poziomu, czyli nie w tej odwróconej. To tutaj mielibyśmy już ukryty klejnot. Ale widzicie, ukryty klejnot tym razem jest gdzie indziej i jestem ciekaw, gdzie go zastaniemy. Mam nadzieję, że twórcom nie puści wodza fantazji i nie wiem, nie okaże się, że ten klejnot jest w jakimś naprawdę super ultra ukrytym miejscu, gdzie nawet kurde nikt by się nie domyślił, gdzie on jest. Bez żadnego tutoriala albo guida. Na jedno wychodzi. Tutorial i guide, no to jest jedno i to samo. (38 minut mamy już nagrania. Coś mi tutaj śmierdzi, że coś pominąłem w dzisiejszej sesji. O czymś zapomniałem na 100%, ale kurde za cholerę nie wiem o czym. Pewnie sobie przypomnę po skończeniu poziomu. A może w trakcie poziomu sobie przypomnę? Whatever. Whatever you say. No traf w tą beczką TNT, w tą skrzynkę. Cholera jasna, jest ona na takiej Lilianie. W zasadzie do takim. No kurczę, dawaj, traf.
No traf to. Kurcze pieczone, no traf. Dokładnie. Trzeba było troszeczkę dalej podejść. A, tutaj bąbelki są. Uwaga na bąbelki. W ogóle fajny kolor one mają. Taki bardzo bagnisty, taki ciemna zieleń. To jest coś, co mi się bardzo podoba, bo jednak te pastele, które zostały użyte w stworzeniu tego poziomu, na coś się przydały, nie? Podkreśliły bardzo ten poziom w taki, a nie w inny sposób. Oczywiście musimy uważać na roślinkę, która pluje toksyną, bo no nie lubimy tego typu wrogów, jak już zresztą poprzednio powiedziałem. I zium. Dokładnie tak. Dokładnie tak. 106 na 317. No to tu już mamy praktycznie zaraz. No zaraz będziemy mieli troszeczkę tych skrzynek zebranych. Kurczę pieczone. Ładnie, utrzymujemy maskę Aku Aku, dobrze. Super, i teraz spadamy w dół. Dokładnie. Nie trafiłem, kurcze pieczone, w tą. Nie trafiłem, kurcze pieczone, w platformę. A mogło być tak pięknie. No ale no niestety nie mogło być aż za pięknie. Bo gdyby było za pięknie, no to nie byłoby żadnych emocji. Co z tego, że ich obecnie też nie ma, ale wiecie, o co chodzi. Myślałem, że to jest platforma, która spowoduje, że będę mógł sobie po niej ładnie stąpać jak prawdziwy dinguś. Ale się pomyliłem. Jak mi przykro. Dobra, jest wszystko w porządku. Tu już kończymy sekwencję Dingo Dyla i rozpoczynamy sekwencję Crasha. Crasha, Crasha, moi drodzy. Crasha, Crasha. Crasha, Crasha. No i bardzo pięknie, 170 na 317. Tylko kurczę, cały czas mój węch tutaj wyczuwa, jakbym coś pominął. I nie wiem czemu, wydaje mi się, że właśnie pominąłem, kurczę, ukryty klejnot. Dobra, tutaj całkiem sprawnie poszło, 116 mamy, czyli zaraz chyba drugi pasek się zapełni. Tak jest.
Mamy drugi pasek i 212 na 317 skrzynek. I lecimy z koksem. Obserwując, gdzie są skrzynki. Aku-aku się w sumie przyda. To też. No, to się nam przydał. No, gdyby nie to, że w sumie go miałem, to z drugiej strony bym zginął, no więc na coś się on tam przydał. Taka jest prawda. Nie mogę temu zaprzeczyć. O, widzę, że sobie dinozauru dał spokój. Jakieś to miłe, jakieś to piękne, kurczę. Wiedział, że przegra i sobie dał spokój, no kurczę, niesłychane. A myślałem, że on jest takim zawistnym, zatwardziałym skurwibongiem. A! Okej. Okay. Niewidzialny ogień mnie, kurde, zatłukł. Dobra, i tu mamy wszystko pod kontrolą, oczywiście. Sobie zbierzemy jagódki. Jagódki, jagódki, bo my lubimy jagódki. Dobra, pięknie. I teraz zium, checkpointik i jedziemy dalej z pościgiem, bo jak żeby inaczej. Ale to by było dopiero przesrane, gdyby ten dinozaur miał ten obstawę, wiecie, w postaci na przykład trzech takich mniejszych dinozaurów. To by było dopiero przesrane. Na szczęście on jest sam, więc on tam sam, to wiecie, może co jedynie sobie pazurem w nosie podłubać. Okej. Okay. Mamy 100%. Powiedzmy 100%. Bo jednak czegoś nam brakuje. No właśnie, ukrytego klejnociku. Ale z drugiej strony mamy balonik, więc coś za coś. Ale będę musiał tutaj wrócić. Ale tak to dzisiaj poziomy nam bardzo ładnie poszły w sumie. Halo? No hej. Hej. Co tam? Kończę nagrywać, zaraz oddzwonię, dobra? No. Moi drodzy, macie pozdrowienia od Justyny. Mamy 84% gry, 136 na 228. I wiem, kurczę, o czym zapomniałem. Kochani, ja to po prostu jestem Mongo, nie z tej ziemi. Przecież nie walczyliśmy jeszcze z bossem. No właśnie, do 4 razy sztuka. Nie walczyliśmy jeszcze z bossem. A ja poleciałem na następny wymiar. Ruszamy z koksem. Trzeba skopać dupę Cortexowi. Tym razem na odwrót, więc zobaczymy, co ciekawego dla nas on przyszykuje. Chyba to nie będzie miało jakiejś wielkiej różnicy, że ja teraz robię bossa. Najwyżej no wszystkich bossów od nowa pokonam, ale pff, co to są za bossowie, przepraszam bardzo. Dobra, lecimy z koksem, frajerze jeden. Jesteś dosyć krótki, więc... Skoro jesteś krótki, to będę mógł się tobą ładnie zająć tutaj. Ładnie będę mógł się tobą zaopiekować. No i oberwałeś, kurczę. Jeszcze tylko z 3 razy cię tak urządzimy i będzie po ptokach. O, w sumie zapomniałem, że mam kapuna łe tutaj. Więc może sobie zrobimy coś takiego. Może sobie zrobimy zaraz coś takiego. O. Już pół HP ma zabrane, bo w zasadzie teraz druga połowa go czeka. Jak teraz zginę, to przecież będzie checkpoint, więc... No właśnie. Będzie checkpoint. Proszę bardzo. Co prawda trochę przypał, że zginąłem na nim, bo to jest boss, na którym w sumie no trudno jest zginąć, bo on jest dosyć łatwy, no ale kurczę, z drugiej strony, no
Mam do tego na tyle już luźne podejście, że mnie to całkowicie w ogóle nie rusza. To całkowicie czy w ogóle, Michał? Jak to jest? Ta, ty nie będziesz grał fair, ale to nie jest nic nowego, że ty, Cortex, akurat grasz nie fair zawsze, więc nie rozumiem tutaj. Kill the bandicoot, crush the bandicoot, smash in its head. I wonder what happens if I hit all the buttons at once. Feel the wrath of Cortex. O kurde, zapomniałem, że jeszcze są te wałki. Haha, pyk. Już po tobie śmieciu jeden. Mapa wymiarów i widzicie, jak został bardzo łatwo pokonany. Szkoda tylko, że ten loading screen się zawiesił, bo on powinien mieć jakąś animację, a nie ma tej animacji z jakiegoś powodu, bliżej mi nieznanego. Okej. 85% gry. Kochani, 15% do końca gry nam zostało. Ewentualnie ponad 15, bo wiadomo, 106%. Ale patrząc na to, jak nam dzisiejszy tutaj, kurde, wymiar poszedł, no to powiem szczerze, jestem zadowolony. Więc w końcu po chyba 5 albo tygodniu skończyliśmy sesję, którą zacząłem już jakiś czas temu, czyli albo tydzień temu, albo 5 dni temu. W następnej sesji, moi kochani, skupiamy się na orbicie Bermuguli, skupiamy się na wymiarze Gastro 3023 oraz na wyspie Cortexa. I to będzie na tyle z tej gierki. Szybki przegląd, co udało nam się w dzisiejszej sesji zdobyć. Proszę bardzo. Brakuje nam już tylko 6 skinów albo skórek. W tym wypadku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak więc reasumując i podsumowując, bardzo dobra robota, kochani. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podoba, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka oraz na Discord, linki są pozostawiane w opisie. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć, do następnego razu.